Budynek po starej izbie celnej, znajdujący się na pograniczu Rudy Śląskiej i Bytomia, przez wiele lat niszczał. Niedawno trafił on w ręce Stowarzyszenia Motocyklistów AJSKA, którzy własnymi siłami postanowili go wyremontować. Komuś się to jednak najwidoczniej nie spodobało, bo budynek został niedawno obrzucony kamieniami. Wybite szyby w oknach i uszkodzone deski stanowiące fasadę. Tak po ataku nieznanych sprawców wygląda budynek dawnej po niemieckiej strażnicy leżący na pograniczu Rudy Śląskiej i Bytomia. Po uroczystościach odpustowych na Goduli, właściwie na Orzegowie, to na granicy, bo tam się praktycznie granica Orzegów, Godula, Sząbierki, jacyś chuligani obrzucili kamieniami ten budynek, wybijając kilka szyb. Policja przyjechała, ale zdążyli uciec. Było to gdzieś około godziny 2 w nocy. Ja nie rozumiem, jak można być wandalem i wyżywać się na zabytku, który jest restaurowany przez ludzi za własne pieniądze dla celów ogólnospołecznych. Można tam zobaczyć, jak tam działa Stowarzyszenie AJSKA, które przystosowało ten teren do zawodów krosowych i które próbuje własnymi siłami przywrócić temu domkowi swoją świetność. Budynek przez wiele lat niszczał. Ostatnio jednak trafił w ręce Stowarzyszenia Motocyklistów AJSKA, które obecnie go remontuje i ma ciekawy pomysł na to, w jaki sposób go wykorzystać. Na kondygnacji pierwszej ma być Muzeum Motoryzacji Śląska do 1945 roku. No, czyli głównie przed wybuchem II wojny światowej, a na dole ma być miejsce spotkań, takie jedno duże pomieszczenie piwnicze do miejsca spotkań właśnie z instruktorami opisujących naukę jazdy na motocyklu, jak i na rowerze. Tak jak i teren tu jest mniej więcej przystosowany już właśnie do nauki takiej troszeczkę ekstremalnej na tych motocyklach, czyli cross, enduro, prawie że hard enduro. No i miejsce na takie biwakowanie, na grillowanie, pole namiotowe. Przedstawiciele stowarzyszenia tym bardziej nie rozumieją, czemu ktoś próbował budynek zniszczyć. Zaskoczenie ze względu na to, że tu jest całkowity, stuprocentowy czyn społeczny w odbudowie tego domu, tego miejsca, a w szczególności, że tu ma być zrobione coś dla młodzieży. Może tak, nie do końca młodzieży, od wieku 3 do 100 lat jazda na nauka na rowerze i nauka na motocyklach. No i ten dom ma być poświęcony motoryzacji, dawnej motoryzacji Śląska. Członkowie stowarzyszenia wierzą, że wandali uda się złapać. My także mamy taką nadzieję. Najsmutniejsze jednak w tej historii jest to, że zniszczone zostało coś, co powstało dzięki zaangażowaniu grupy pozytywnie zakręconych ludzi z pasją.